Zacznij tu, gdzie jesteś. Dzisiejsze nagranie jest inspirowane przez jedno z nagrań Adaya Shantiego, które obejrzałem właśnie przed chwilą. Muszę wam przyznać, że miałem kilka takich naskrobanych na kartkach scenariuszy na nagrania. Chciałem poruszyć coś takiego praktycznego, coś, co pomogłoby wam się rozwinąć, stać się bardziej skutecznym w życiu, lepiej radzić sobie w tym życiu. No i miałem przygotowane wiele takich właśnie rozwojowych scenariuszy, ale w ostatniej chwili postanowiłem, że nagram coś innego, mam ochotę na coś bardziej takiego spontanicznego, ale nie takiego spontanicznego stricte, że wyssanego z palca, tylko coś bardziej naturalnego, coś bardziej autentycznego, coś, co no nie byłoby jakoś sztywno uzależnione od scenariusza. No i dzisiaj właśnie takie nagranie, bo jest kilka kwestii, które chciałem poruszyć tak luźno. No i fajnie jest też na to znaleźć czas. Gdy nagrywam filmy na YouTube, gdy umieszczam je w sieci, to jestem uzależniony od wielu czynników. Jestem uzależniony od wyświetleń, jestem uzależniony od waszych komentarzy, od waszych łapek. Jestem uzależniony od tego, jaki nadam tytuł filmowi, jaką zrobię miniaturkę. I bez względu na to, jak bardzo nie czułbym się sobą, nie byłbym autentyczny i miałbym gdzieś to, jak ocenią albo popatrzą na mnie inni ludzie, to i tak jestem od tego uzależniony. Dlatego zawsze staram się wybierać takie nagrania, takie tytuły i taką zawartość, aby was zaciekawić i przekazać wam jak najwięcej informacji, abyście mogli z tego nagrania wyciągnąć coś dla siebie i abyście wyszli z takim poczuciem satysfakcji, a nie z przekonaniem, że tracicie czas. I dlatego właśnie trzymam pewnego rodzaju strukturę, jeżeli chodzi o to nagrywanie. Bo wiem, że gdybym cały czas robił wszystko spontanicznie, bez jakiegoś planu czy ściśle przyjętej strategii, to cała struktura nagrań by mi się po prostu rozpadła. Takie już mamy życie, tak? Każdy z nas potrzebuje mieć jakąś strukturę, jakiś schemat, którym żyje na co dzień. Ponieważ bez niego no wszystko staje się po prostu chaotyczne. I mamy ten sens funkcjonalności w naszym życiu, który daje nam takie poczucie kierunku tego, co robimy, że jak zrobimy jedną rzecz, to ona nas pociągnie do drugiej rzeczy, a ta do kolejnej. Dzięki temu możemy przewidywać niektóre rzeczy, możemy lepiej planować, lepiej nimi zarządzać. No i mamy taki wpływ sprawczości i kontroli w tym życiu. I dzisiaj taki temat, zacznij tu, gdzie jesteś. Dlaczego taki temat? Bo mój kanał jest poświęcony głównie samoświadomości, mógłbym powiedzieć też duchowości. No i jednym z aspektów tej duchowości jest non-duality, czyli niedualność. A niedualność w swej esencji, w swej bezpośredniej, klarownej istocie mówi o tym, że nie istnieją w rzeczywistości, w ostatecznej rzeczywistości, nie istnieją żadne granice, nie istnieją żadne relatywne dystynkcje, ponieważ wszystko jest jednym. Tak? Jak z samej nazwy wynika, nie dualność, czyli nie dwoistość, nie podzielność, to znaczy jedność. I generalnie to jest chyba w tej chwili taka najbardziej powszednia nauka, filozofia duchowa, jaka jest dostępna dla nas, ponieważ ona idealnie komponuje się do naszych
racjonalnych, pragmatycznych umysłów, które mimo wszystko potrzebują tego sensu spokoju, tak? Potrzebujemy mieć ten sens spokoju, podłączenia do naszej duchowej obecności. No i potrzebujemy mieć ten w ogóle sens sam w sobie, sens życia. To jest to, co mówiłem w ostatnim nagraniu Q&A, tak? Że każdy z nas potrzebuje mieć poczucie celowości i sensu w życiu. Nawet jeżeli jesteśmy osobami duchowymi. Zacznij tu, gdzie jesteś. Dlaczego taki tytuł? Ponieważ gdy zaczynacie swoją drogę, ścieżkę duchową, to pojawia się w głowie taka idea, taka wizja, takie marzenie, taki ideał. Uzyskam oświecenie. Uzyskam wolność. Zrozumie duchowość. I sam ten ideał sprawia, że czujemy się zmotywowani do tego, aby zacząć pracować nad sobą, aby działać, aby zacząć medytować, ćwiczyć uważność, czy żyć tu i teraz. Tylko że jest on troszeczkę sprzeczny z duchową prawdą, która mówi to, że to już wszystko jest jednością, to już jest wszystko niedualne, ty już jesteś oświecony. No bo generalnie tym w swojej esencji jest non-duality. I teraz dochodzi do takiego momentu, gdy stajemy się sprzeczni wobec samych siebie, tak? Bo poszukujemy tego Boga, poszukujemy tego oświecenia. Traktujemy to jako cel do osiągnięcia. A jak wszyscy doskonale dobrze wiemy, cele osiąga się w czasie. Cele zawsze są osiągalne w czasie. To znaczy w przyszłości. To znaczy osiąganie celów nigdy nie dzieje się bezpośrednio tu i teraz, ponieważ teraz mamy pewnego rodzaju proces, który nas przybliża do osiągnięcia tego celu w przyszłości. Ale im więcej tych celów mamy, tym dalej jesteśmy uzależnieni od tego, co dopiero będzie. I gdy siadamy do tej medytacji, gdy zaczynamy ćwiczyć tą uważność, gdy zaczynamy żyć tu i teraz, z poczuciem, że chcemy coś osiągnąć, to w pewnym sensie się oszukujemy, ponieważ nie dostrzegamy tego, że my już to mamy. Tak? Jak Alan Watts pięknie powiedział, jeżeli nie łapiesz tego, że od samego początku jesteś Bogiem, to będziesz się starał nim stać na siłę. I nagrywam to nagranie, ponieważ w tym, co teraz mówię, nie ma niczego złego. My wszyscy żyjemy w świecie, który jest dualny. My wszyscy żyjemy w świecie, w którym mamy nasze umysły, mamy nasze ego, mamy nasz intelekt, potrzebujemy rozumieć rzeczy, potrzebujemy wiedzy, potrzebujemy przekonań, potrzebujemy się uczyć, potrzebujemy nauczycieli, potrzebujemy rodziców, potrzebujemy autorytety, które istnieją w naszym świecie, ponieważ są to pewnego rodzaju ludzie, którzy są od nas lepsi i możemy się od nich czegoś nauczyć, a jak wszyscy doskonale wiemy, to żeby się czegoś nauczyć od autorytetu, musimy przyznać się do tego, że on jest w czymś lepszy i ma nad nami autorytet i musimy wejść w rolę ucznia i stać się pokornymi ludźmi, bo bez tej pokory i bez tego wejścia w rolę ucznia niczego się nie nauczymy, ponieważ będziemy mieli w głowie przekonanie, że już wszystko wiemy i będziemy fałszywie sceptyczni i będziemy osądzać wszystkich nauczycieli, nie dając sobie sposobności do nauki. I to, do czego ja zmierzam, to jest to, abyście nie oszukiwali siebie i nie zaprzeczali temu, że świat dualny istnieje i jest tak samo prawdziwy, jak świat niedualny, który na dobrą sprawę nie jest światem, tylko jest rozpoznaniem tego,
że wszystko jest w istocie jednym. Innymi słowy, jedność, Bóg, niedualność, oświecenie nie wyklucza istnienia dualności, zrozumienia ego i podziałów, bo jedno i drugie stanowi tak samo jedność. I jeżeli jesteście na tej ścieżce rozwoju duchowego i czujecie, że dopiero poszukujecie, czujecie ten sens podniecenia, bo to podniecenie bardzo często się pojawia, bo czujecie taki sens niepokoju, czujecie taki sens delikatnej ekstatyczności, może macie uczucie bezwarunkowej miłości, może nawet przeczytaliście całkiem sporo książek i macie całkiem sporo wiedzy i widzicie w sobie taką tendencję do tego, że chcecie uczyć innych ludzi. Macie takie poczucie, chęć, albo może nawet delikatny przymus, aby nauczać innych ludzi. To zwróćcie na to swoją własną uwagę. Ja nie mam na myśli tutaj, abyście temu zaprzeczali, albo zmieniali swoje zachowania, albo... Wiecie, nie chcę nikogo tutaj umoralniać i mówić wam, co jest dobre, a co jest złe. Tylko bądźcie szczerzy z tym, gdzie jesteście. Bądźcie szczerzy z tym, w jakim miejscu jesteście teraz w swoim własnym życiu. Bądźcie szczerzy z tym, co robicie na co dzień, jacy jesteście na co dzień. Nie wypierajcie się tego sensu samoświadomości psychologicznej, tego aspektu myślenia o sobie, myślenia o swoim życiu, coachingu, refleksji, stawiania celów, planowania. Ja wiem, że na tym polu duchowym to wszystko to jest jedno, wszystko się dzieje samo. Można powiedzieć, że nie mamy woli, nie mamy kontroli, ale każde tego typu przekonanie duchowe mówisz sam do siebie i twój sens tożsamości będzie się z tym identyfikował, a ty zaczniesz w to wierzyć. Zaczniesz wierzyć w to, że nie masz kontroli. Zaczniesz wierzyć w to, że wszystko dzieje się samo. Zaczniesz wierzyć w to, że nie ma granic. I będziesz się w ten sposób zachowywał i to będzie prowadzić do szeregu patologii w sensie tego, jak ty się zachowujesz na co dzień. I ja wiem o tym, ponieważ ja się tak zachowywałem, popełniałem bardzo dużą ilość błędów i byłem bardzo duchowo niedojrzały w tym i widzę, że wiele osób robi podobnie do mnie i widzę, że to jest taki moment, gdy się takie rzeczy robi i się nie jest jeszcze tego świadomym, to człowiek nawet nie ma tego sensu dojrzałości duchowej i pokory, żeby się do tego przyznać, ponieważ tego nie dostrzega i to się dopiero dostrzega z czasem. To, o czym ja tutaj mówię, dostrzega się dopiero z czasem, więc mnie nawet nie będzie dziwić, jak większość z was nie zrozumie kompletnie mojego przekazu tutaj, bo to samo dotyczy się rozwoju osobistego, to samo dotyczy się duchowości, to samo tyczy się studiów, wchodzenia w związki, relacji międzyludzkich, pracy, jaką wykonujecie. Mógłbym to przeciągnąć ekstremalnie do całego życia. Generalnie mógłbym już zakończyć to wideo, ale jest coś, co jeszcze chciałem wam tutaj powiedzieć. To jest to, abyście uważali na to, jakich słów używacie, jak mówicie sami do siebie. Ponieważ umysł, nasz umysł, nie odróżnia percepcji rzeczywistości od słowa. I te rzeczy, które ja tutaj mówię, warto jest traktować naprawdę stricte na poważnie. Ta metafizyka słów i przekonań, jakie my mamy w głowie, tych fundamentalnych, tych najbardziej subtelnych i powtarzających się z tyłu naszej głowy myśli, na które nie zwracamy uwagi, bo bierzemy je z automatu za pewnik, ponieważ zazwyczaj nie mamy na to czasu, żeby sprawdzić, jak my w ogóle myślimy. To jest dużo ważniejsze, niż wam się wydaje na co dzień.
bo to bardziej kształtuje waszą rzeczywistość, niż rzeczywistość sama w sobie jest już ukształtowana. Nasza neurobiologia funkcjonowania mózgu ma większy wpływ na rzeczywistość, niż nam się wydaje na co dzień. I generalnie samą esencją non-duality jest dostrzeżenie tego, że nie ma tak na dobrą sprawę różnicy pomiędzy rzeczywistością samą w sobie, a tym, co dzieje się w naszych wnętrzach. Generalnie, jeżeli chodzi o duchowość i praktykę, zawsze możesz rozpocząć tutaj, gdzie już jesteś. Jeżeli jesteś na etapie poszukiwań, idź, poszukuj. Jeżeli jesteś na etapie poszukiwań praktyki i stosowania różnych praktyk, to idź i praktykuj. Jeżeli sądzisz, że już odnalazłeś i wiesz, o co tutaj chodzi, to bardzo możliwe, że nadal jesteś na początku drogi. Ale generalnie bądź szczery z tym, gdzie jesteś. Naprawdę. To ci się bardzo opłaci i w pewnym momencie podziękujesz sobie, że dostrzegłeś tą duchowość w tych najbardziej prostych rzeczach, jakie dzieją się na co dzień wokół ciebie. Bo bardzo często jest też tak, że z tym ideałem duchowym wiąże się takie przekonanie, no ja teraz nie będę czuł gniewu i smutku i złości i negatywnych emocji i bólu też nie będę czuł i nie będę czuł pomieszania i nie będę zadawał sobie egzystencjalnych pytań, bo wszystko się wyjaśni w mojej głowie. I już nie potrzebuję w ogóle żadnych przedmiotów materialnych, tak? Świat sam o mnie zadba. Wiecie, ale to jest jak w tym kawale, gdzie jest powódź i człowiek stoi na dachu budynku i przyjeżdża jedna łódź ratunkowa i ten człowiek nie chce zostać uratowany, bo twierdzi, że Bóg go uratuje, potem przyjeżdża druga łódź ratunkowa, tak? I trzecia, i czwarta, i w pewnym momencie ten człowiek na tym dachu tego budynku zostaje sam i krzyczy do tego Boga, no Boże, gdzie Ty jesteś, miałeś mnie uratować? A Bóg patrzy na niego i mówi, no wysyłałem po ciebie 4 razy łódź ratunkową, a ty do niej po prostu nie wsiadłeś. Pamiętacie, że taką podstawową, fundamentalną praktyką duchową jest generalnie pozostawanie samemu ze sobą w ciszy? I nazywa się to praktyką, ponieważ zazwyczaj jest tak, że my jesteśmy na tyle rozproszeni i tak żyjemy w ciągu obowiązków w życiu, że nie mamy czasu nawet na to, żeby posiedzieć sami ze sobą i nawet przez myśl nam nie przyjdzie do głowy, tak? Myśl nawet nam nie przyjdzie do głowy, że możemy usiąść po prostu w ciszy sami ze sobą. No chyba, że już mamy taki bałagan w życiu, że nic innego nam nie przychodzi do głowy, tylko żeby w końcu przestać robić to, co robimy do tej pory, ponieważ jesteśmy tacy nieszczęśliwi. No i drugą taką praktyką duchową jest taka radykalna szczerość z samym sobą, która na dobrą sprawę jest praktycznie tym samym, co obserwacja najbardziej subtelnych zakątków naszego umysłu i integracja naszego ego. Do tego, żebyśmy byli w stanie no jak najlepiej żyć, tak? Ściągnąć ten ideał trochę do ziemi i no i zintegrować życiem codziennym. I myślę, że to jest największa sztuka. Generalnie robota na całe życie, nie? Nie przejmujcie się. Nikt z was nie jest na tyle rozwinięty, aby skończyć robotę nad sobą, ponieważ ta robota nigdy się nie kończy. Wiecie, nie bez powodu mamy ten taki mem w różnych bajkach, różnych opowieściach, szczególnie ten temat, motyw niekończącej się historii, nie? To wszystko się generalnie skądś bierze. Ja mam na imię Damiano, dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego nagrania. Jeżeli wam się podobało, dajcie proszę do mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, zostawcie swój przemyślunek.
Kocham was. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.